Na terenie naszej gminy deszczą cały czas trwają prace inwestycyjne na drogach. Tutaj w tej chwili stoimy na ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciecierzyce. Oprócz tego w Cieszycach jeszcze w tym momencie wykonujemy ulicę Polną. Ulica Kwiatowa charakteryzuje się tym, że była bardzo trudna w wykonaniu samej dokumentacji technicznej z tego powodu, że tutaj widzicie Państwo, w tej chwili jest przez wykonawcę robione część dotycząca kolizji w pasie drogowym, bo mamy tutaj kolizję w pasie drogowym i telekomunikacyjną, i energetyczną, i gazową, także to była szalenie trudna inwestycja. Oprócz tego był nierównomierny pas drogowy, musieliśmy iść trybem wywłaszczeniowym. Nie z każdym mieszkańcem udało się dojść do konsensusu i musieliśmy zastosować specustawę, żeby w ogóle tą drogę wybudować. Osoby, które mieszkają przy tej drodze, to są i autochtoni, którzy mieszkają od 1945 roku, ale też są tutaj osoby też nowe wybudowane i było bardzo duże oczekiwanie ze strony mieszkańców na wybudowanie tej drogi. Udało nam się zrobić tę dokumentację, ale jeszcze raz powiem, była szalenie trudna, pomimo tego, że droga ma około kilometra. Naprostowaliśmy się bardzo z tymi właśnie kolizjami, bo ciężko było ustalić z każdym właścicielem sieci, aby te sieci poprzenosić i żeby te koszty jeszcze były co najmniej rozłożone, bądź na sieć energetyczną czy komunikacyjną. Nie chcieliśmy partycypować całkowicie w kosztach. Udało się, doszliśmy do konsensusu, mamy pozwolenie na budowę i trwają prace. Jestem głęboko przekonany, że w tym roku ta droga będzie wykonana. Co do ulicy Polnej, też w tej miejscowości, tam prace przebiegają bezkolizyjnie i jestem głęboko przekonany, że również ta droga będzie wykonana.